stworzyliśmy tydzień kuchni japońskiej. Kuchnia japońska kojarzona jest głównie z sushi, dlatego nie mogło go zabraknąć podczas piątkowej kolacji zorganizowanej w hotelu Kaspar w ramach projektu Smaki Waszych i Naszych Podróży. Serwowane były także makarony oraz tradycyjna zupa japońska ramen, której bazą jest mięsny wywar. Kość z bielizną i trochę z kurczakiem, kość z kurczakiem, warzywa na buliony. I gotuje dużo czasu, minimalnie o 8 godzin gotuje. I potem dodaje mi sos sojowy i sól, pieprz. W kuchni japońskiej dominuje prostota i świeżość. Zaliczana jest ona do najzdrowszych na świecie. Ryż, surowe ryby, owoce morza, warzywa i wodorosty są lekkostrawne i zawierają sporą dawkę witamin. Jest to prosta relacja. Jestem zdrowy, bo się dobrze odżywiam. Odżywiają się surowymi rybami i tym, co mają z morza, ponieważ mieszkają na wyspach. Myślę, że te produkty u nas są trudniej dostępne, ale nie niemożliwe. W hotelu Kaspar można było poczuć także ducha Japonii. Za sprawą różnych ciekawostek dotyczących kraju kwitnącej wiśni, swoją kolekcję mieczy zaprezentował m.in. Paweł Nowaczek. To jest miecz japoński z XIV wieku. Nie jest to katana, tylko tachi, czyli miecz używany zazwyczaj przez konnych wojowników. Można oglądać także eksponaty użyczone przez właścicieli ogrodu japońskiego z Przesieki. My zawsze będziemy włączać się w takie akcje. To jest to, czego u nas brakuje. A Japonia jest bardzo, bardzo ciekawa z każdej strony. Czy to smak, czy to kolor, czy ogród. Córki pana Jakuba już od najmłodszych lat interesują się tą kulturą. Skąd macie te kimono? Mamy z Japonii. Japonek. Wśród zaproszonych gości pojawił się m.in. Hiroshi Koima, który przyjeżdża do Jeleniej Góry od lat. I like this region. Państwa interesuje nasza kultura, a dla mnie ten region jest wyjątkowy. Historia tego kraju jest także imponująca. History of Poland is very impressive for me. Tak jak Hiroshi pokochał Polskę, tak pomysłodawcy smaków waszych i naszych podróży w 2016 roku pokochali Japonię. Poleca pani ten kierunek? Na pewno tak, jest bardzo inna od tych miejsc, które widzieliśmy do tej pory. Również kuchnia jest bardzo specyficzna, ale ciekawa. Uważam, że wszystkiego trzeba dotknąć i wszystkiego trzeba spróbować. Do 23 czerwca w hotelu Kaspar można smakować tych japońskich specjałów. Przez cały tydzień będzie kuchnia, królowała kuchnia japońska, a do tego są atrakcje w postaci scenografii. Za moimi plecami Państwo widzicie instalację, którą robiliśmy. Karpie koi, pływające karpie nad chmurą lampionów japońskich, którą się wieszę na Dzień Dziecka, który był niedawno. A piątkowy wieczór uświetnił cichy pokaz sztucznych ogni.